wieczny odpoczynek. Z głębokim żalem informujemy, iż w dniu dzisiejszym światełko życia mojego brata po 2-letniej walce z nowotworem zgasło, poinformował brat Tomasza Komendy. Przekazał również szczegółowe informacje dotyczące ostatniego pożegnania 46-latka. Jak poinformował, ceremonia pogrzebowa odbędzie się w poniedziałek 26 lutego o godzinie 12 w kaplicy na cmentarzu przy ulicy Kiełczowskiej w Psim Polu pod Wrocławiem. Do końca pozostałeś niezłomny. Pożegnał w ostatnich słowach brat Tomasza Komendy. Zapraszamy do wspólnego nabożeństwa, a jak mówi Pismo Święte, mądrość Syracha 41:3, nie bój się wyroku śmierci, pamiętaj o tych, co przed tobą byli i będą po tobie. A w tym odcinku to tyle, dzięki, do usłyszenia w kolejnym odcinku.